W ubiegłym tygodniu w ramach działań związanych z ośrodkami szkolenia piłki ręcznej w szkole podstawowej w Stadnickiej Woli zorganizowano spotkanie dla zawodniczek uczniowskiego klubu sportowego Olimpia Końskie z dietetykiem sportowym. Spotkanie poprowadził Dominik Konopacki, trener personalny i dietetyk. Opowiadał on o tym, jak ważne jest żywienie w życiu i karierze sportowca. Uświadamiał młode piłkarki ręczne Olimpii odnośnie tego, jakie posiłki powinny spożywać. Cały czas używacie? Jeżeli będziecie wchodzić sobie poniżej tego swojego poziomu, który powinnyście spożywać, to nie będziecie się prawidłowo rozwijać. Tak? Zaczną wam się łamać paznokcie, zaczną wam wypadać włosy. Jeśli chodzi o wzrost, też może zostać zaburzony. No i niestety będzie klopsik. Tak? To też jest bardzo ważne, bo wy teraz potrzebujecie bardzo dużo mikroelementów, wszystkich witamin, składników odżywczych. Więc nie skupiałbym się, tak jak mówię, na gubieniu wad, bo to nie w tym momencie. Okay? Za 5-6 lat możecie o tym pomyśleć, jeżeli faktycznie będziecie miały z tym problem. Także to sobie zapamiętajcie, tak, że mamy dwa wskaźniki. Podstawowa przemiana materii, czyli wtedy wyliczamy sobie tylko tą wagę ciała plus na oko te 2 kilo, tak, razy 24 i później ten wynik mnożymy przez tą aktywność fizyczną przez masę. Okay? Dla was to będzie wskaźnik mniej więcej 1,8. Jeżeli troszkę ta aktywność wzrośnie, czy będzie cięższy egzamin, czy więcej nauki, to nawet do 2 możecie sobie podwyższyć ten wskaźnik. Czyli wtedy mnożycie to PPM przez 2. Okay? I na tym się skupcie, bo tak jak mówię, teraz wam nie jest potrzebne w ogóle kupienie wagi. Mięso, jeżeli kupujemy w markecie, no to nie możemy się spodziewać, że to jest świetnej jakości mięso, tak? Bo niestety już wszystko mocno staje się przetworzone, dużo antybiotyków, wszystkiego, co może być w tym mięsie. Jaja tak samo, jeżeli kupujemy w sklepie, też nie spodziewajmy się super jakości, tak? Najważniejsze tak naprawdę w jajku jest żółtko, tam się znajduje najwięcej dobrego. A jeżeli to jajko nie będzie dobrej jakości, no to nawet nie musimy go jeść. Tak? Tym bardziej, że jakby jajko ma bardzo fajną bioprzyswajalność, czyli powiedzmy, że białko jest tym produktem, jajko jest tym produktem, który najlepiej się wchłania, jeżeli chodzi o ten makroskładnik, czyli białko, ale też najbardziej was uczula. Dzień dobry. Więc na to trzeba wziąć pod uwagę, że jajka możemy sobie spożywać, powiedzmy, najlepiej by było 2 razy w tygodniu i najlepiej z odstępem 3-4 dni. Wtedy aż tak się nie będziemy uczulać na to białko i nie będą powstawały stany zapalne, które też was będą osłabiać i będą prowadziły do kondycji. Zawodniczki, które wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez trenera Piotra Kluska, były żywo zainteresowane tematem. W spotkaniu udział wziął także Ryszard Mańko, koordynator wojewódzki ośrodków szkolenia piłki ręcznej i dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, w którym działa Liceum Mistrzostwa Sportowego. Spotkanie z dietetykiem nie byłoby możliwe, gdyby nie uczestnictwo zespołu szkół w Stadnickiej Woli w programach ośrodków szkolenia piłki ręcznej. Placówka z gminy Końskiej jest zaledwie jedną z 2 w województwie świętokrzyskim, które zostały włączone do działań OSPR.